Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships, uwolnić Krakena. Dziś uwalniamy Krakena na Hindenburgu. Wydaje mi się, że jest to, powiem nieskromnie, chyba najlepszy mój Kraken. Tak mi się wydaje, że poprzedniego udało się tutaj pobić. No, sami będziecie mogli ocenić. Dawno nie było nic z tej serii, mimo że tam Krakeny robiłem, ale no, nie uważałem je za jakieś tam specjalne. Na streamach można je tam sobie pooglądać. Ale tutaj stwierdziłem, że kurka, to trzeba dodać. I zaczynamy. Jak tutaj wyglądała sytuacja? 3 niszczyciele, 0 lotnisk, 5 pancerników, w tym 2 Yamato, lewek, 2 tirpice, więc no, groźne są oczywiście dla nas wszystkie pancerniki, ale mogły być na przykład 5 razy pancerniki 10 tieru, wtedy byłoby no, trudniej, nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o lotnisko, to przy grze Hindenburgiem jakoś mi one nie przeszkadzają. Bardzo rzadko mnie w ogóle atakują, boją się skądinąd słusznie. W razie czego mam rozbicie jeszcze, żeby dosyć konkretnie je potraktować. A więc lotnisk się za bardzo nie lękam na tej jednostce, podobnie jak na Demoinie i jak na Henryku. Bo Henryka sobie wbiłem, głównie z Free Expa. Ja jakoś mi się strasznie grało na tym St. Louisie. Najbardziej badziewny okręt dla mnie 9 tieru, jeśli chodzi o krążowniki. A tutaj mamy, moi drodzy, Blacka, czyli jednostkę specjalną. Jest to jedyny na tę chwilę niszczyciel z radarem. Bardzo groźna jednostka. Od razu stwierdziłem, że trzeba będzie ją ostrzelać i wyeliminować najlepiej, więc dostał całkiem potężnie. Od razu padł mu silnik, ale zdążył się dopchać tam, gdzie chciał, czyli tutaj za tą wyspę. A tu jest bezpieczny, chyba że ktoś by na E4 gdzieś był i stamtąd go ostrzeliwał, ale nikogo nie ma. Niestety nasz Giring dosyć konkretnie oberwał. A więc no tak sobie nam wyszła ta wymiana. Tutaj zobaczyłem, że można sobie się wstrzelić. Część pocisków będzie lecieć, jak widzicie, przez taką małą obsówkę w terenie. Można to wykorzystać. Yamato się akurat tak ustawiło, że będzie można strzelać. Tutaj oczywiście pozycja jest mało ciekawa, dlatego że wiadomo jest, że na C jest niszczyciel i no może tutaj mnie torpedować, więc tak tutaj zerkam z nieskrywanym strachem. O właśnie, tego się obawiałem, że jakieś takie supercelne torpedy będą we mnie wystrzelone i może być kiepsko, więc stwierdziłem, że czas, chcąc nie chcąc, zmienić pozycję. Niestety nie mamy żadnej niszczarki, która by zabezpieczała od strony C pole widzenia, wykrywała jakieś torpedy. Byłoby to oczywiście optymalnie, jakby tak się działo, ale teraz i tak nie jest źle, bo mamy dwie niszczarki na A, jedna była na B, teraz trochę odstąpiła, wiadomo, bo oberwała, więc jest w porządeczku. Demoin, który tak kurczę, no Captain Chaos, no coś w tym jest, Chaos wprowadza w swojej grze, tak wypłynął kurczę jak władca. Pani władca na krańcu świata. No cóż, dostał na otrzeźwienie troszkę. Jeszcze raz, to są tak ustawione okręty, bardzo dobre dla pocisków przeciwpancernych. Jak widzicie, za 12700 teraz dostał. A jeśli chodzi o Hindenburga, to jego przeciwpancerne pociski uwielbiają takie prezenty w postaci właśnie tak ustawionych okrętów. Widzicie, trochę się skontował i już od razu obrażenia praktycznie śmieszne, łamane na żadne, będą zadawane. No, teraz już widać, Yamato się zaraz dopali. Próbował tutaj tankować, ale team tego za bardzo nie wykorzystał. I mamy pierwszego zatopionego. A tutaj stwierdziłem po jakimś czasie, że trzeba będzie znowu zmieniać pozycję. Już widać, że
walka będzie głównie o B. Na razie A odpuszczone jest przez przeciwników, tak samo jak C przez nas, więc w tym momencie było widać, że może być tutaj naprawdę udana gra. Dosyć wyrównana, bo teamy są zbliżone, jeśli chodzi o zawodników, chociażby pod tym względem, że nie mamy tutaj ludzi, którzy zupełnie nic nie ogarniają, nie wiedzą jak się rozstawić, jak już jest teraz wszystkie okręty są na jakichś pozycjach, to jak widzicie nikt nie robi jakichś samobójczych akcji. Owszem, te Yamato było trochę za blisko, poszło osamotnione, dlatego padło. No u nas też jeden okręt już niestety, ale pożegnał się z grą, więc jest na razie porówno. I teraz dużo będzie decydowało od tego, jak zagrają niszczarki standardowo. Tutaj najgorzej, że przeciwnik miał Blacka i tego się obawiałem. Chciałem go jak najszybciej tutaj w miarę możliwości odstrzelić. Zazwyczaj Blacka mają osoby, które są bardzo dobrymi graczami. Bo jeśli ktoś zrobił 5 razy jedynkę na rankingówkach, to albo ma masakrycznie dużo czasu i niesamowite samozaparcie, albo jest dobry. Jedno z dwojga. Więc zakładam, że jednak większość nie ma aż takiego zaparcia i wolnego czasu, tylko po prostu jest dobra. I często na tych blackach faktycznie są osoby, które ładne gry mają. Wykorzystują ten okręt dosyć konkretnie. Jak mi się uda i w następnych rankingówkach będzie jedynka, to też go dostanę. Więc wtedy na pewno będę sobie na nim trochę szalał. Pytanie, czy nie wyjdzie do tego czasu nic, co będzie miało podobny sprzęt? Podejrzewam, że nie. Już mieliśmy mieć pancerniki z radarami. Takie słuchy były. Ale pozostał dalej tylko Missouri. I według mnie tak powinno być. To powinien być unikat na skalę światową w tej grze. Zwyczajnie za dużo pancerniki mają już wszystkich fajnych rzeczy. Jeszcze jakby miały i radary, i rozbicia eskadry, no to już mają wszystko. Tylko dymu im brakuje. No ale też pewnie się jakiś znajdzie pancernik zadymiający premium. Tak bym obstawiał, chociaż to dziwne by było, ale... Ale Wargaming jest zdolny do wszystkiego, dobra. Poszła salwka Blacka, tak jak mówiłem, bardzo mi zależało na tym, żeby go wyeliminować z gry. Bo koleś jest niebezpieczny i póki pływa, to jest zagrożeniem. Widzicie, cały czas tutaj jest oklepywany. Ile można? Niestety już zniknął. Tam wszystko poszło w niego, nie tylko ja uważam, że powinno się go zniszczyć. Jak widzicie, już przełączam na pociski przeciwpancerne, bo ten Neptun tutaj jest bardzo blisko i już się na niego tutaj czaje. O, był, zniknął, dziwnie tak pojawia się i znika, ale ta salwa powinna nim wstrząsnąć. Jest, 28 tysięcy na dobry początek. Teraz od razu przełączyłem na Blacka, to żeby go też pożegnać. O, właśnie. I teraz było w porządeczku wszystko. Bardziej ustawiony Hindenburg fatalnie. Ja też teraz nie byłem za dobrze, dopiero teraz koryguję kurs. Widzicie, te pepance naprawdę są mega groźne i... No nie radzę tutaj podskakiwać do Hindenburga, bo będzie taki efekt. Przeładowanie też jest niczego sobie, 8 sekund na 12 dział z takimi pociskami przeciwpancernymi. No to jest konkret, po prostu konkret. Cieszymy Kazę, popełnia teraz spory błąd. Sytuacja wygląda na razie dla nas kiepsko, bo się posypaliśmy. Ale też Cieszymy Kazę wypłynęło bardzo nierozsądnie. Tutaj Kapitan Chaos, czekałem na niego, nie ukrywam. Jedne torpedki, tak żeby go troszkę tam... żeby się trochę denerwował. Teraz za wysoko poszła ta salwa. Więc druga już jest na trochę niżej. I zobaczcie. Bum!
4 cytadele i żegnam. Na dwie salwy gościu poszedł. Pokazał burtę, w ogóle nie strzelał. To nie był ich najmocniejszy punkt zespołu, umówmy się. Czy to on w ogóle pisał te si? Kto to jest si, senior? Demoń, tak, Kapitan Chaos, jakiś... jakiś nieogar totalny. A niestety. Niestety. Pewnie myślał, nie wiem, że... Zcheatowany byłem, czy jaka historia. Jest zdziwiony, że jak pokazał burtę, to wyparował. Kiedyś to się zdarzało jeszcze częściej niż teraz. Więcej cytadel było. W dawnych, dobrych czasach. Teraz aż tak na bogato nie padają. No, tutaj płynie gościu, który mnie zaskoczył. To było naprawdę... Będziecie mogli zobaczyć, czym mnie zaskoczył. Naprawdę mnie zdziwił. A póki co, jak widzicie, brakuje mi już tylko jednego okrętu do Krakenika. I sytuacja na froncie się troszkę polepszyła. Mój ulubiony krążownik premium Prince Eugen. To oczywiście taki żarcik. A pamiętajcie, że to jest najsłabszy krążek premium na 8 tierach. Nie ma niczego, co by go jakoś super wyróżniało. Więc tak ogólnie dosyć łatwo jest go zniszczyć, a sam też nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. I teraz oczywiście jak tak się ustawi i wbił, to zgarnia obrażenia. Na razie tylko 7000. No a teraz, jak już się domyślacie, jest po nim. Jest krakenik, jest i wsparcie, więc wygląda to już dobrze. Mamy przewagę jednego okrętu. Niestety tracimy środkowy kap. Tutaj zobaczcie, bardzo chciałem tego kapitana Lowboba dobić. Ale kapitan Lowbob był naprawdę niezłym graczem. Jak nie zapomnę, to tu w tabeli końcowej byśmy mogli sprawdzić, który on w ogóle był. No póki co i tak punktowo wyglądamy słabo. Teraz jest odbijane C. Ale środek jest w rękach czerwonych. Był niedawno przejęty, więc nie wiadomo, gdzie jest ta niszczarka. Nie wiadomo, czy torpedowała. Tutaj chyba na streamie w ogóle nie wiedziałem, gdzie ona jest, bo jakoś tam rozmawiałem, chyba odpowiadałem na coś i był problem. Zauważcie, jest torpedowanko teraz, którą mamy. 6.30 powiedzmy, sobie torpedki płynęły. Więc teraz tak, bardzo żałuję, że ten nasz niszczyciel, który jest tam niżej, nie spotował mi tego tirpica, ułatwiłoby mi to robotę. Tutaj nie ukrywam, się zdziwiłem, że tirpic popłynął tak, a nie inaczej. On zrobił, zaraz będziecie mogli zobaczyć. Jest, samolocik jeden. Sobie od razu użyłem rozbicia, żeby jak najszybciej je rozwalić. Gość oczywiście już miał podgląd, gdzie jestem idealny. Ja niestety nie miałem żadnego, gdzie on jest. O, i tutaj się zdziwiłem, że on sobie tak płynie. I zobaczcie, od razu był już przygotowany. Bardzo szybko zakręcił, bardzo ostro. Ładnie to zrobił, dostałem dwie torpedy. Więc tak jak mówię, nie ukrywam, że mnie zaskoczył. Sam też płynął bardzo dobrze, bo zobaczcie, chciałem, żeby przygotować na niego też swoje luki torpedowe, to nie ma opcji. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Nie ma szans. I zobaczcie, jest 5
5 minut teraz. O. I teraz sytuacja wygląda następująco. Z drugiej strony od razu mam lewka. Z wlewka poszły wszystkie torpedy z tej burty. Stwierdziłem, że mnie lewek najprawdopodobniej rozwali, a tu patrzcie, niespodzianka. Nie spodziewałem się, że gościu przeładował już i może wystrzelić znowu torpedki. Tu mnie zadziwił po raz drugi i ostatni. Już więcej się nie dziwiłem, bo mnie nie było. Więc taka to historia. Ja uważam, że bitwa dosyć interesująca, tym bardziej, że była bardzo wyrównana. A jak widzicie, jeszcze wpadają medale, jeszcze 3 torpedy, oczywiście bez zalania, no było zbyteczne. No i wynik 225 tysięcy też jest całkiem niezły, jak na krążownik. Co prawda na Hindenburgu, z tego co pamiętam, mam lepszy i mam chyba też rekord, ale to bym musiał sprawdzić. No i tak, jest to chyba krążownik, na którym mam najwięcej takich bitew powyżej 200 tysięcy, albo takich ze 150 tysięcy, gdzie dosyć ostro sobie poczynam, ale no, czy on jest moim ulubionym? Ciężko stwierdzić. Rywalizuję z Demoinem i rywalizuję teraz z Henrykiem. Henryk też jest bardzo konkretnym krążownikiem o potężnym łupnięciu i o całkiem niezłym pancerzu, porównując do dziewiątki, rzecz jasna. Jak tam się Henrykiem ustawimy naprzód, to coś tam możemy przeżyć. Nawet sporo, jak na krążek. Więc ja jestem bardzo zadowolony. Poza tym, no, Henryczku, oczywiście jeszcze nie pogram i film standardowo nagram. No, jest on o niebo lepszy niż ten Henryk z testów, którego miałem. To jest zupełnie inny okręt. No, jak zbuffowali mu tyle rzeczy, działa, pociski, pancerz, reload, no to musi być inny. Umówmy się, że musi być inny. To, co było na testach, to było badziewie. Najsłabszy wtedy krążek byłby, jakby taki wyszedł. I raczej, patrząc na niego, nikt by go nie chciał. A teraz to jest maszyna. Maszynka do mielenia. Jak widzicie, lewek sobie cały czas jeszcze pływa, w dodatku niewyspotowany. Tak naprawdę nie trzeba go w ogóle szukać. Wystarczy nie ginąć, kapy zrobią swoje, punkty się skończą i będzie pozamiatane. No ale oczywiście można go również próbować zatopić. Czemu nie? No, tyle, że w rankingówkach widziałem akcję, gdzie został jeden na trzech i to wygrał. A wystarczyło, żeby tych trzech się nie angażowała w walkę, ale za wszelką cenę chcieli go zniszczyć. Nie wiem, żeby mieć lepsze statystyki, ale no, dużo ludzi nie rozumie, że w bitwach rankingowych liczy się tylko i wyłącznie jedna statystyka. Liczba zwycięstw jak największa wtedy jest. Oczywiście się jak najszybciej na pierwszym miejscu. Nic więcej się nie liczy. Tak to się skończyło, moi drodzy. Dosyć ładny zarobek, dużo punktów. No, jakby nie było, jeszcze 3000 przekroczone. Wszystkie bitwy, które jest przekroczone 3000, to według mnie są wybitne i nie zdarzają się jakoś super często. Oczywiście u tych najlepszych graczy częściej niż u innych, ale umówmy się, że jest to wynik na poziomie, który coś tam mówi o tym, jaki mieliśmy wkład w bitwę. Widzicie, zarobek jest na czysto. Można by było jeszcze z flagą mieć lepszy, to już naprawdę zarobek jest na poziomie dobrej, nawet bardzo dobrej bitwy na 8 premium. Więc można i na dychach sobie nieźle poczynać, ale umówmy się, że no, takie bitwy nie zdarzają się co drugi dzień. Raczej trzeba trochę pograć. Chyba że jesteśmy już nastawieni tylko na staciarstwo. Gramy zawsze z dwoma świetnymi graczami w Plutonie.
i cały czas gramy kontrolnie, wtedy i gramy dużo, to wtedy owszem, takie bitwy nam się będą zdarzały częściej. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że za bardzo nie przynudzałem. Dzisiaj wtoreczek, jutro środa, więc będzie znów stream. Zapraszam tych, którzy lubią sobie pooglądać, jak mi nie idzie. No i cóż, trzymajcie się i udanych bitew. Hej!